Betlejemskie światło pokoju dotarło też do naszej redakcji. Płonąca świeca to, oprócz łamania opłatkiem, jeden z symboli uroczystości Bożego Narodzenia, której obchody zaczynamy w wigilijny wieczór. To czas spotkań w gronie najbliższych, z tym większą więc przyjemnością witam Państwa, Marta Januszewska, i zapraszam na aktualności. Dla samotnych, ubogich i bezdomnych osób Wigilia to jednak trudny dzień. Na szczęście nie brakuje ludzi dobrego serca, którzy sprawiają, że również oni mogą dziś cieszyć się wspólnym świętowaniem. Jak co roku, wigilijne spotkanie dla potrzebujących zorganizowały rzeszowska i przemyska Caritas oraz Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta. Jutro przypada setna rocznica jego śmierci, a w Kościele katolickim w Polsce rozpoczyna się rok świętego brata Alberta. Największą wigilię w regionie zorganizowała Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Do wspólnego stołu zaproszono ponad 800 najbardziej potrzebujących. Mogli nie tylko zjeść świąteczny posiłek, ale też podzielić się opłatkiem, porozmawiać i pobyć razem. Taka organizacja bardzo potrzebna ludziom dla wspólnego spotkania, a nawet i uwierzenie też i w siebie. Nieraz nie mam co do garka włożyć. Tak się czuję, że... A tu jest miła satysfakcja. Są ludzie tacy sami jak ja, i których faktycznie kocham nieraz w życiu, i tego nie znajdę co między obcymi ludźmi. Podobnie było dziś także w Rzeszowie. Tu przy wigilijnym stole zasiadło 300 bezdomnych, samotnych i ubogich. Spotkanie wśród przyjaciół i znajomych razem z księdzem biskupem. Bardzo przyjemnie i pogodnie spędzimy czas. Na co dzień to jest chwila zadumy, samotność i tak dalej. Nie ma takich spotkań. A to jest miłe, sympatyczne, no i jest przeżycie pewnego rodzaju. Było tu wielu podopiecznych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Dla nich ten rok jest wyjątkowy, bo jutro przypada setna rocznica śmierci ich patrona, który swoje życie poświęcił ubogim, bezdomnym i wykluczonym. Święty brat Albert zostawił nam najpiękniejszą myśl. Trzeba być dobrym jak chleb. I tą myśl staramy się realizować przez wiele lat. Właśnie przy okazji świątecznego spotkania biskup Rzeszowski zainaugurował diecezjalne obchody roku świętego brata Alberta. Przypomnieliśmy sobie dzisiaj niektóre jego myśli, między innymi tę, że Boga trzeba kochać tak, żeby od tego bolała głowa, ręce i nogi. To on tak żył. Bo miłość Boga sprawdza się przez miłość człowieka. Jeśli ktoś bliźniego nie miłuje, to niech nie mówi, że Boga kocha. Więc musi się starać przychodzić z pomocą człowiekowi w potrzebie. A to czasem boli. Aniołowie się radują, poznie. Rzeszowska Caritas rozdała też ponad 1000 paczek dla najbardziej potrzebujących rodzin w regionie. Wsparcie wspólne, czy to miasta, czy towarzystwa, czy Caritas, czy innych ludzi dobrej woli tak bardzo pomaga im dźwigać się i powstawać z tego niełatwego ich, powiedzmy sobie, poniżenia. Świąteczną niespodziankę dla swoich podopiecznych przygotowała też przemyska Caritas. Dzisiaj jest finał konkursu, który zorganizowaliśmy pod tytułem Razem oszczędzamy wodę i energię. Środki otrzymaliśmy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tym środkom mogliśmy zakupić 50 pralek. Nowe pralki w prezencie pod choinkę dostały najbardziej potrzebujące rodziny wielodzietne w Archidiecezji Przemyskiej. Do wigilijnego stołu siadają też dzisiaj Polacy zza wschodniej granicy, między innymi w sąsiadującym z Podkarpaciem obwodzie lwowskim. W Strzelczyskach, Mościskach, Krysowicach czy Pinkucie tradycje związane z Bożym Narodzeniem są przez nich wyjątkowo pieczołowicie kultywowane, bo łamanie się opłatkiem z całą rodziną, wspólne śpiewanie kolęd i udział w pasterce to część polskiej tożsamości narodowej. Rodzina Kowalskich ze Strzelczysk to Polacy od pokoleń, dlatego w ich domu polskie święta to tradycja. Jest choinka, opłatek i 12 wigilijnych potraw. Zawsze od chwili pamiętam siebie i naszą wioskę, to zawsze byli polskie święta. No i tak. Inne to ja nie wiem, no, ale chyba nie, bo świętujemy zawsze te od dziecka, od małego. Nikt sobie nie wyobraża, żeby mogło być inaczej.
Czuję się Polką, bo moja mama jest Polka i babcia, cała rodzina, no i święta też są u nas polskie. Chociaż były czasy, gdy bycie Polakiem i kultywowanie polskich tradycji nie było łatwe. W latach 50. chodzenie do kościoła kojarzonego z polskością było zabronione. Byli nauczyciele pod kościołem, było takie, że był dyrekcja szkoły, nauczyciele pod kościołem, a wszystko jedno chodziliśmy, uciekaliśmy z rodzicami jeszcze, czy do pierwszej komunii to też tak było. No, w kościele ubieraliśmy sukienki, tak, żeby to bezdrogie, żeby to nie było, no, że my jesteśmy Polakami. Dziś pani Łucja ze wzruszeniem patrzy na swoją rodzinę, całą Polską. Tak to się udało, cieszymy się z pomocą Bożą, tak to się nam udało. Pomogła wiara i wierność polskiej tradycji. Jeszcze jeden talerz dla wędrówca, dalej dziewiąty talerz. Święta Polaków z Kresów są rodzinne, rozmodlone i rozśpiewane. Z kolędowaniem tak jak wszędzie, chyba tak jak w Polsce. Kolędujemy razem, rodzinnie. Kolędnicy też są? Tak, są kolędnicy. I to bardzo dużo ich jest. Przygotowania, tak jak w Polsce, trwały od wielu dni. W domach, ale też w rzymskokatolickich kościołach, tak aby Boże Narodzenie było absolutnie wyjątkowe. Tym bardziej, że także zgodnie z tradycją święta ściągają do domów rodziny w wielu przypadkach rozrzucone po świecie. W ciągu roku młodzież wyjeżdża na naukę do pracy, bo teraz brakuje pracy. Ale święta to takie są rodzinne i każdy stara się być w rodzinnym swoim domu. Tak jak u mnie na przykład wszystkie dzieci są poza domem i tak i prawie w każdej rodzinie dzieci, młodzież, wszystko zjeżdża się na święta. No i jest pełno kościół ludzi, także jest wesoło świątecznie. W Strzelczyskach mieszka ponad 500 Polaków, w pobliskich Mościskach ponad 3000. Polskie święta będą też obchodzone między innymi w Krysowicach, Pnikucie, Niżankowicach, Lipnikach, ale też w Grudku Jagiellońskim czy Lwowie. Według różnych danych na Ukrainie mieszka od 100 tysięcy do nawet 500 000 Polaków. Być może i Państwo czekali od rana, by pierwszą osobą wchodzącą dziś do domu był mężczyzna, aby zapewnić szczęście. To tylko jeden z dawnych przesądów wigilijnych, a było ich znacznie więcej, podobnie jak zwyczajów związanych z tym wyjątkowym dniem. Młodzi mogli poznać swoją małżeńską przyszłość, a gospodarze zadbać o urodzaj na polach i w sadach. Dziś wiele dawnych obrzędów zniknęło. Są jednak takie wsie jak Dylongowa koło Dynowa, gdzie wciąż się o nich pamięta i przekazuje młodszym. Wigilia w Dylongowej to dzień szczególny, na który mieszkańcy długo się przygotowują. Tu ważne są nie tylko świąteczne potrawy, ale też dawne zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie. W Dylongowej nie ma chyba takiej rodziny na dzień dzisiejszy, gdzie Wigilia odbyłaby się bez wcześniejszego położenia sianka na stole. To jest symbol. Ten symbol oznacza przyjście na świat Jezusa właśnie nie w pałacach, a w biednej, ubogiej stajence w Betlejem na sianku. Wiele dawnych zwyczajów i przesądów dotyczyło panien, bo właśnie w Wigilię mogły poznać swoją przyszłość. Wierzono na przykład, że w zależności z której strony domu zaszczeka pies, z tej nadejdzie ukochany. Popierogowe ciasto, jak zostało, i ukręcały takie kokotki. No i też miały ubaw te dziewczęta, które były, bo brały te kokutki i rzucały poza siebie. I koty, którym kot złapał pierwsze, od której, no to ona się cieszyła, że pierwsza za mąż wyjdzie. W dzień Wigilii kobiety musiały zajmować się przygotowaniami do wieczerzy i nie powinny opuszczać domu aż do wieczora. Wierzono bowiem, że mogłoby to źle wróżyć gospodarstwu, które odwiedzą. Z tego względu, że są przesądy, że później rok się dla danego gospodarza nie będzie szczęśliwy, będzie dziurawy, że nie będzie mu się darzyło w gospodarstwie, w zagrodzie. Starsi ludzie nawet podejrzewali, że problemy zdrowotne mogą nastąpić. Ale nie tylko w taki sposób można było nabawić się kłopotów. Jak jadły, zaczęły jeść tymi łyżkami, to już nie puściły, tylko trzymały w ręce, dopóty się wszystko nie skończyło, bo dlatego, że kiedyś nie będą krzyża boleć, jak będą siekać, czy kartofle, czy buraki. W dzień Wigilii dbano także o to, żeby przyszły rok był urodzajny. Tradycja nakazywała, by pod każdym wigilijnym stołem znajdowały się powrósła ze słomy mające chronić drzewa owocowe przed zniszczeniem.
Wiele dawnych zwyczajów i obrzędów jest dziś zupełnie zapomnianych. Inne wciąż są kultywowane. Na przykład zasada, że jaka Wigilia, taki cały rok. A jak Wigilia, to i prezenty pod choinką, to jeden z najbardziej oczekiwanych momentów dzisiejszych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. A radość taka sama i u najmłodszych, i u dorosłych. W ostatnich latach listy do świętego Mikołaja, zwłaszcza te pisane przez dzieci, są coraz bardziej wymagające. I pewnie trudno byłoby im uwierzyć, że jeszcze 200 lat temu mogłyby liczyć co najwyżej na ozdobne pieczywo. I co tu wybrać? To typowy przedświąteczny dylemat nie jednego rodzica, bo ile święty Mikołaj zawsze przynosi trafione prezenty, to rodzice nie zawsze mają tak dobrą intuicję. Na szczęście jest na to sposób. Córeczka napisała list, długi list, także mamy listę i... I mamy dylematy, bo zażyczyła sobie flet, a no flet to raczej w domu... Cicho nie będzie, więc się zastanawiamy, czy sprezentować. Tego się nie robi dla dzieci. No pewnie tak, grzeczna była cały rok, więc chyba ten flet też. W tym roku co sobie zażyczył? O, dużo proszę pana, policję, śmieciarę, autobus, ale taki prawdziwy oczywiście, nie zabawkę. Jeśli nie mamy listy życzeń, zawsze można skorzystać z podpowiedzi ekspertów. Koszulkę Wojciecha Szczęsnego, saszetkę. Książka o dinozaurach i książka o zwierzętach i wóz strażacki. Taka myszka interaktywna, która jeździ i ma tam ona taki domek w zestawie i taki jakby plac zabaw. Lub zdecydować się na któryś z hitów sezonu. Mamy taki globus edukacyjny, który uczy dla młodszych dzieci zegarki na rękę, które działają jak prawdziwe, można robić zdjęcia. W latach 50. czy 60. ubiegłego wieku na szczycie listy świątecznych życzeń najmłodszych były nieco inne zabawki. Na przykład samochody sterowane zdalnie. To pamiętam pierwszy taki samochodzik to był Wartburg. To... Potem się okazało, że to ojciec przywiózł skądś tam, ale dostałem od świętego Mikołaja. No i była duża zabawa. Potem troszkę jak podrosłem, to kabelek przeszkadzał, więc trzeba było obciąć. Może nie były tak interaktywne jak dzisiejsze, ale za to rozwijały wyobraźnię. I jak widać, do dziś sprawiają mnóstwo frajdy. Tradycja obdarowywania się na święta ma 200 lat i przewędrowała do Polski razem ze zwyczajem ubierania choinki. Pierwsze prezenty w niczym nie przypominały tych współczesnych. Dzieci wiejskie dostawały specjalnie pieczone pieczywo, które miało często różne śmieszne kształty, na przykład kształty zwierzątek. Bardzo często te pierwsze prezenty miały też jakiś wymiar religijny. Dziś oczekiwania nie tylko dzieci są dużo większe. Mercedes, CL albo BMX. To się pod choinkę nie zmieści. Dlaczego? Zależy tak o podrzeszowskim, rynkiem jest tego dużo, więc może się zmieścić. Są i tacy szczęściarze, którzy mają już wszystko i prezenty nie mają dla nich większego znaczenia. Co mi się marzy? Zdrowie, rodziny, spokój. Tyle. Ja już mam wszystko na święta w prezencie. I mąż przyjechał z zagranicy i dzieci są przy mnie, tak więc dla mnie prezent jest idealny. Wniosek nasuwa się więc sam. Prezenty przyjemnie jest dostawać, ale nawet cała ich góra nie jest nic warta, jeśli nie mamy z kim dzielić. Radości z ich rozpakowywania. A co zawisło na Państwa choinkach? Tradycyjne szklane bombki, czy może własnoręcznie wykonane ozdoby? Takie na przykład z kolorowej bibuły. Któż to dziś potrafi, spytają Państwo. Duch w narodzie nie ginie. Z pomocą przychodzą artystki z bieszczadzkiej Bóbrki, które przekonują, że warto wracać do dawnych, sprawdzonych sposobów dekorowania domów, nie tylko podczas Bożego Narodzenia. Dlatego chcą stworzyć szlak bibułkowy, który ma być kolejną atrakcją dla turystów. Choinka, którą można oglądać w Lubaczowskim Muzeum Kresów, nawiązuje do przedwojennych tradycji. Jest ubrana w ozdoby wykonane z bibuły. Warto obejrzeć również wierne odwzorowanie wnętrza wiejskiej chaty z tak zwanymi świętymi kątami. W okresie Bożego Narodzenia obrazy dekorowano kwiatami z olejowanej bibuły. Ten zwyczaj nie przetrwał do naszych czasów. Grupa pań z Bóbrki próbuje przywrócić dawnym ozdobom ich niezwykłą urodę. Coś pokazujemy od siebie, że to jest coś nasze, nie jest jakieś tam z Chin sprowadzane, bo teraz właściwie sam Chińczyk, ale po prostu naturalna rzecz, która się komuś podoba, nie?
że ładne kwiatki, że robimy to ręcznie, że to nasze palce produkują. Renata Kruczek nauczyła się robienia bibułkowych ozdób sama i tak długo próbowała, aż dołączyła do grupy doświadczonych rękodzielniczek. Cieszy mnie to, nie lubię się z tym rozstawać, nie lubię tego sprzedawać, bo jest to moje. Wykonam to, ja lubię na to patrzeć, jest to dla mnie coś naprawdę niesamowitego, dlatego że jest to moje. W Bóbrce tradycje tworzenia ozdób z bibuły sięgają czasów przedwojennych, a panie, które chcą ożywić turystycznie miejscowość, opierają się na wspomnieniach i zapiskach prababek. W wiosce powstaje szlak bibułkarski. Oznacza to, że nie tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia będą tu powstawały takie cudeńka. I mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że właśnie będą przyjeżdżali do Bóbrki turyści, zwłaszcza po to, aby poznać tą bibułę, aby popracować w bibule, aby wziąć wykonaną przez samego siebie czy przez samą siebie pamiątkę w postaci właśnie bukietu kwiatów z bibuły. Chodzi o przekonanie ludzi do rękodzielnictwa i powrotu do natury, a dawne tradycje wyznaczają szlak tworzenia i myślenia o sztuce. Czy Boże Narodzenie powinno być białe? W poszukiwaniu śniegu nie trzeba uderzać aż w Wysokie Tatry czy Sudety. Prawdziwy zimowy krajobraz znajdziemy też w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Stoki pokrywa gruba warstwa śniegu. Warunki narciarskie doskonałe. Dlatego chętnych na takie świętowanie nie brakuje. Komplety świątecznych gości mają niemal wszystkie pensjonaty i hotele. Zwłaszcza te położone w okolicach stacji narciarskich. Prawie 250 osób przyjechało na przykład do hotelu Skalny w Polańczyku. Polańczyk dlatego, że ukochana miejscowość mojej żony. Często żeśmy tutaj bywali, także wracamy wspomnieniami, z chwilami spędzać rodzinne święta. Przyjechaliśmy tutaj z córkami z Olsztyna. No niestety śniegu tam nie ma jeszcze. Mamy nadzieję, że niebawem spadnie. I będzie tak przyjemnie jak tutaj. Dla organizatorów świątecznego wypoczynku śnieg za oknami rozwiązuje niemal wszystkie problemy związane z oczekiwaniami turystów. Mamy przygotowaną moc atrakcji dla gości, m.in. kulik, narty, wyprawy na rakietach śnieżnych, bo wreszcie mamy Wigilię z prawdziwym śniegiem. Podobnie, choć bardziej kameralnie, będzie w pensjonacie dębowa gazdówka w Ustrzykach Dolnych. Narty, koniecznie na narty, mamy w pobliżu wyciągi, wiadomo, wszystkie świetnie przygotowane. No i kuligi. Także i na troszkę na powietrzu, i tradycyjnie, jak w domu. Wielu turystów już dziś próbowało swoich sił na stokach. Jest słoneczko, jest lekki mrozik, także cóż więcej chcieć dla narciarzy. Laworta jest jednym z większych wyciągów krzesełkowych w Bieszczadach. To miejsce, w którym skutecznie można spalić nadmiar kalorii. Wczoraj uruchomiliśmy stację, było naprawdę bardzo dużo turystów, z czego niezmiernie się cieszymy. No dzisiaj pracujemy nieco krócej, do godziny 14, z tego względu, że to oczywiście dzień wigilijny. Natomiast już od jutra zapraszamy serdecznie wszystkich od 9 rano. Podczas świąt czynnych będzie większość stoków narciarskich na Podkarpaciu, między innymi w Karlikowie, Puławach Górnych, Weremieniu, Chyrowej, Czarnorzekach i Świątkowej Wielkiej. Pojeździć można także na stoku w Przemyślu. To w sportowym klimacie pozostajemy, wszak świętować można na różne sposoby. Czemu by nie na lodowisku? By kart smakował i nie miał ości, przełącz koniecznie na aktualności. Stoły są pełne pysznego jedzenia, już dość informacji, teraz życzenia. Zanim spróbujesz świątecznych wypieków, trzy razy zdrowia i tańszych leków. Konkrety, opinie, fakty i błędy, niech dziś zastąpi nam moc kolędy. Aby przy świętach nie spędzić pół wieku, to zaraz po nich... Róż się, człowieku! Siły, spokoju, odwagi i zgody przy wspólnym stole pękają lody. Wiosna niech w sercach na co dzień gości. I zimy za oknem, ze śniegiem i mrozem. A lata w domach, ciepło, rodzina, dobrej pogody, a teraz finał. Życzymy wszystkim wesołych świąt!
Proszę przyjąć także podziękowanie, które składam w imieniu całego zespołu za wszystkie kartki i maile ze świątecznymi życzeniami, jakie otrzymaliśmy od Państwa z okazji Bożego Narodzenia. Jeszcze jedne życzenia przed nami. Tuż po aktualnościach złoży je arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. A ja pięknie dziękuję za to wigilijne spotkanie. Dobrego świętowania i do zobaczenia.